Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, aktualnie, wybrany, aktualnie wybrany. Właśnie urzędujący prezydent Polski. Pytanie mam do ciebie następujące. Jak skomentujesz fakt, że mimo iż jest właśnie przedstawicielem PiS-u, to jednak zawetował ustawę pisowską? Już państwu powiem, bo nie mam złudzeń. Przede wszystkim pana Dudę wybrano, bo pan Kaczyński kazał wybrać pana Dudę. Przecież nic o nim nie wiedzieliśmy. On był znany w kręgach PiS-u, natomiast ogólnie był nieznany. Jego życiorys jest bardzo ciekawy, ponieważ to był człowiek, to jest człowiek, który był w Unii Wolności. Nie mam złudzeń co do ludzi z Unii Wolności. Żadnych. A ktoś ma? A jeszcze przed komentarzem, rozwiń temat, co to była Unia Wolności, bo młodsi internauci nie wiedzą. Aha. Tak. Unia Wolności to była organizacja, na której czele stali tacy ludzie jak pan Mazowiecki, pan Geremek. To są ludzie, którzy mają przeszłość komunistyczną, ale nagle się ocknęli w pewnym momencie i stwierdzili, że oni już nie chcą być komunistami, oni chcą być Europejczykami. I tych ludzi można wszędzie znaleźć w takich organizacjach, które rozbijały Polskę. To są twórcy trzeciej RP. A trzecia RP, szanowni państwo, konstrukcja polityczna, to jest najgorsza rzecz, jaka się mogła przytrafić w historii Polski. Bo wojny, powstania są gwałtowne i okrutne, natomiast uświadamiają, gdzie jest wróg naprawdę. Trzecia RP to jest twór okrągłostołowy. To jest nowotwór. To jest nowotwór, który miał za zadanie stworzyć kastę, oligarchię społeczną, która rządzi resztą Polaków. Ja się na to nigdy nie godziłem i nigdy nie będę godził. Więc pan Duda był w tej Unii Wolności. Każdy, kto poszedł do Unii Wolności, to tak jakby sobie tatuaż na czole zrobił. Nie ma zmiłuj, nie ma przebacz. Pan Duda, jako prezydent, no, trochę mu współczuję, bo jadą po nim jak po łysej kobyle. Nazwali go Adrian w takim kabarecie internetowym. No cóż. Pan Duda wykonał polecenie pana Kaczyńskiego. Nie mam żadnych wątpliwości. Żadnych. Pan Kaczyński zobaczył, że ogłupiały naród, który zamiast wychodzić przeciwko prawdziwym problemom społecznym, jak mówiłem i jeszcze raz powiem i 100 000 razy będę mówił, jak zabranie nam wody pitnej, bo można nie mieć internetu, można nie mieć prądu, można nie mieć benzyny, ale wodę pitną trzeba mieć. Więc pan Kaczyński, widząc te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nagle pokochali Sąd Najwyższy, sąd pokochali w ogóle, którzy nie rozumieją, o co tam naprawdę chodzi, a chodzi o to, że jedna banda chce zrobić coś, co będzie nie na rękę drugiej bandzie. Czyli PiS z PO, jest cały czas ta sama rozgrywka, chcą sobie stworzyć prawo, które będzie dla nich korzystne. Zasada Kalego, ja wam przypomnę, ci co nie znają, Kali, taka postać z książki Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, sławny tekst, który został wycięty z nowej wersji filmu W pustyni i w puszczy, bo jest nieprawomyślny politycznie. Tam Staś rozmawia z Kalim, Murzynek, który się tam do nich przypętał i pyta się go, co to jest dobry uczynek, co to jest zły uczynek. A Kali mówi, zły uczynek to jest jak Kalemu ktoś ukraść krowę, a dobry uczynek jak Kali komuś ukraść krowę. Więc to jest dokładnie to samo. PiS sobie tworzy prawo, które mu da wszechwładzę. PO się nie chce na to zgodzić. A gdzie prawdziwa reforma sądownictwa? Proszę państwa, przelećcie się po Europie, jak wygląda konstrukcja sądów najwyższych. W Stanach sędziowie są mianowani dożywotnio przez różnych prezydentów. Może to i jest rzeczywiście jakaś sprawiedliwość, bo są tam ludzie z różnych opcji politycznych, z różnych światopoglądów, którzy tam dożywotnio sędziują. Niemniej to są ludzie wybierani przez urzędników, bo jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych dostaje mandat od społeczeństwa, żeby rządzić państwem, no to on wybiera sędziów najwyższych. Jest to jakieś prawo. W Holandii wybiera król, na przykład.
gdzieś tam znowu wybiera parlament i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne. Gdyby sędziów, gdyby sędziów do Sądu Najwyższego wybierano w wyborach powszechnych i gdyby ci ludzie musieli stracić anonimowość, bo przecież większość z nas nawet nie potrafi wymienić wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, ale gdyby musieli się poddać ocenie narodu, jak to mówią po mainstreamowych mediach, suwerena. Ja wiem, to bardzo trudne, jeszcze jedne wybory. Ale ci ludzie przestaliby się czuć urzędnikami, czuliby się wybrańcami narodu. I teraz wracamy do tych manifestacji, które mnie śmieszyły i które mnie bolały tak naprawdę. Bo ludzie sobie zrobili festyn. Kompletny brak świadomości, przeciwko czemu... Wiecie, za kim byliście? Byliście wy wszyscy, którzy wyszliście na ulicę, byliście za starym układem Tuska. Naprawdę tak wam fantastycznie było pod tym układem Tuska? Bo za tymi ludźmi głosowaliście. I teraz pan Kaczyński zobaczył, że to za chwilę może się zamienić w zgorzel gazową, we wrzoda, a tam już w Unii Europejskiej ci wrogowie polscy, jak się rozmlaskali, jak zaczęli multiplikować na kamerach, na komputerach te masy ludzi, bo to multiplikacja jest. Każdy zawodowiec wam to powie. Jak już tam zaczęto robić całe ruchy na świecie popierające Polacy, trzymajcie się. Przecież są głupki na świecie, którzy myśleli, że tu powstanie było. Że tutaj tysiące ludzi i wojsko i czołgi. Tak się stwarza fakt medialny. A to było piknik, ciepłe noce, kobiety porozbierane w leciutkich bluzeczkach, bez staników. No fantastycznie wychodzić i manifestować, leżące na ulicy w mini spódniczkach z gołymi nogami. No, no proszę Państwa, no świętojańskie noce pod Sejmem. Zabawy. Ale pan Kaczyński, pokazuję jeszcze raz, zobaczył, że mu to może spuchnąć. Powiedział panu Dudzie, zrobimy tak. 3 kroki do przodu, 2 do tyłu, ale zawsze do przodu. I jedna ustawa została. 2 zeszły. Zawetowane. Zyski. Poczucie, że Kaczyński dostał po paluchach. A kto mu dał po paluchach? A Duda. Nasz ci on, ten Duda. I punkty. Dudzie do góry. Teatr. Zabawy. Nieprawda. Nic to nie zmienia w naszym systemie. Nic. Nic. Nie miał wyboru. Kaczyński jest pragmatykiem. On jest takim pragmatykiem, że nawet sobie zrobił kiedyś krzywdę, bo w 2007 roku zdymisjonował własny rząd, mając prezydenta brata. Oddał władzę. Ale widocznie tak musiał, bo trzeba było zniszczyć Lepera i Ligę Polskich Rodzin. I podpisać traktat lizboński. Całe nieszczęście nasze teraz, ludzie się oburzają, jak to Unia Europejska się wcina w nasze sprawy. Jakim prawem? Prawem traktatu lizbońskiego, który podpisał pan Kaczyński Lech. Takim prawem. Nie trzeba było podpisywać traktatu lizbońskiego, byłyby inne prawa. A w tej chwili już kombinują, żeby nas złapać za mordę. Jesteśmy bardzo atrakcyjną zabawką. 38 milionów ludzi. Prawie 10 milionów ludzi poniżej 18 roku życia. Cóż to za piękny rynek konsumpcyjny. Niewolnicy do roboty. I dajemy jeszcze jeszcze upodmiotowiamy banderowców, Ukraińców. Więc uważasz, że zawetowanie ustawy przez Andrzeja Dudę to była podpucha, żeby ściągnąć elektorat Platformy na... Tak, proszę Państwa, genialne zabawy. I nawet jak zobaczycie oburzonych zobaczycie członków PiSu, którzy mówią, Duda nas zawiódł, zdradził nas, to oni w to wierzą. Tak naprawdę, to nie wiemy, jaka była rozmowa między Dudą a Kaczyńskim. I mogło to być tak. Kaczyński mówi, Andrzej, weź to zawetuj. A prezydent mówi, tak panie prezesie, to 3 czy 2. Coś ty, Andrzej, jesteś głupi? Przecież nie 3, 2. Tak jest, panie prezesie, 2. Andrzej, tylko się nie pomyl. Tak jest, panie prezesie, 2 wetuję. A reszta członków PiSu... umarli ze strachu. Duda nas zdradził. A ci wszyscy, którzy tam manifestowali, nagle...
I love Duda, już się pokazały napisy.